Witam was bardzo serdecznie, ze strony Maxior. Jest to już mój drugi odcinek z serii Zagrajmy w Max Payne. No i tak, dzisiaj cóż, to co zawsze, czyli będziemy przechodzić. Dzisiaj będzie więcej gry, mniej gadania. No i to tyle na początek, więc lecimy. Dobra, weźmiemy sobie śrutówkę i lecimy. Działał padły anioł! Tutaj jest kij baseballowy, który możemy sobie zabrać. I naprawdę polecam wam tą gierkę, bo jest super po prostu. Dobra, wbijamy tu, teraz też będzie fajna akcja. Ups. Myślałem, że na początku tu będzie jakiś filmik czy coś. Nie. Patrz, nasza żona. O Boże, Michelle, w skarbie! No i niestety. Nie! To było 3 lata temu. W jednej krótkiej chwili straciłem wszystko. Mordercy byli naćpani nieznanym wcześniej syntetycznym narkotykiem, Valkyrią. Po pogrzebie powiedziałem Alexowi, że przechodzę do DEA. Przez 3 długie lata pracowaliśmy nad sprawą Valkyrii. Aż wreszcie 2 miesiące temu jeden z informatorów doniósł, że Jack Lupino, szycha z rodziny mafijnej Puncinello, handluje tym draństwem. Przeniknąłem do struktur najgorszej rodziny mafijnej w Nowym Jorku i rozpracowywałem ją. Dobra, przeszliśmy jedną część już. Teraz mamy rozdział pierwszy, stacja, nie wiem, Russo Street. Ale nadal jest część pierwsza, amerykański sen. Przyszedłem z zimnego mroku. Na zewnątrz miasto przypominało okrutnego potwora. Powoli wspinałem się po szczeblach mafijnej kariery. Starałem się dotrzeć do źródła narkotyku. Alex i Bibi byli moim jedynym kontaktem z agencją. Tylko oni w tym zawszonym mieście wiedzieli, co naprawdę tu robiłem. Mówi Bibi, coś ważnego stało się z Jackiem Lupino. Musisz się natychmiast spotkać z Alexem na stacji Roscoe Street. Nie rozmawiałem osobiście z Alexem, odkąd zacząłem działać jako tajniak. Na zewnątrz robiło się coraz zimniej. Zimniej niż w sercu diabła. Na ziemię sypał się lód, jakby niebo miało się zawalić. Wszyscy szukali schronienia, oczekując rychłego końca świata. W metrze wcale nie było lepiej. To przeczucie uderzyło mnie, niczym kula wystrzelona z bliska w twarz. Coś tu było nie tak. Beretta niespokojnie drżała pod płaszczem. Ale drzwi wagonu już się za mną zamknęły. Nie było odwrotu. Następny przystanek. Stacja Roscoe Street i Alex. Stację skrywał półmrok, a Alexa nie było nigdzie w pobliżu. Musiałem go podszukać. Dobra, z tego co pamiętam, to na początku trzeba tutaj uciekać. Ale kogoś. Zagryźli jak. Śmierć wisiała w powietrzu na Roscoe Street. Musiałem szybko znaleźć Alexa. Dobra, tak pokrótce wam opowiem, że przyjechaliśmy tutaj spotkać się z najlepszym przyjacielem Maxa, z którym on pracował przez kilkanaście lat. Na początku stracił swoją rodzinę. Już graliśmy ten rozdział przed chwilą. I teraz niedługo straci przyjaciela tego Alexa. Dobra, póki co mamy amunicję do Berty, czyli naszego głównego pistoletu. O, i mamy jeszcze... Gazurka. O, dobra, mniejsza z tym. Na początek pistolecik. Jak już wspomniałem w pierwszej części, możemy otwierać wszystkie szafeczki. Wystarczy podejść i kliknąć literkę F. Jeszcze tak poza tym, to możemy zapisywać grę w każdym momencie, którym nam się podoba, pod klawiszem F5. O, teraz widzicie w prawym
dolnym rogu pisze gra zapisana. Dobra, jeszcze tutaj sprawdzimy. O! Dobra, znowu amunicja do Berty. Tu mamy kibelek i tak dalej. Tu jeszcze coś jest. O! Tabletki mogły na jakiś czas powstrzymać ból. To są tabletki. Możemy je ich użyć pod klawiszem Tab, ale możemy ich użyć tylko wtedy, gdy mamy tę postać w lewym dolnym rogu. Już trochę czerwoną. Teraz tutaj będzie chyba filmik. Tu mamy pierwszych takich już poważnych wrogów z lepszą bronią. Z Diglem. Możecie go znać z CS-a. Dobra, musimy ich jakoś szybko załatwić. Czekajcie, jak to się rzucało? Aha. Ale tam kaszlą jak jakieś. A propos... Przepraszam was bardzo jeszcze raz za to, że w pierwszej części trochę się tak... wiecie, plątałem z językiem i w ogóle. Dobra, idziemy ich zabić. O! Nie na tory! Fuck! Dobra, jak widzicie, to ja lamię. Teraz macie na przykład, że w tym rogu ekranu postać zrobiła się czerwona, bo otrzymaliśmy ileś tam obrażeń. Teraz, gdy klikniemy klawiszem Tab, o, to widzicie? Tabletki przeciwbólowe nas trochę leczą. Nie jest to jakieś dobre, ale zawsze coś. No, kogoś co ty nie powiesz? Dobra, spróbujemy wejść jak smok jakiś. Headshot, headshot. Lesz. Dostał headshota. Prosty headshot. A poza tym przed chwilą podnieśliśmy nową broń. Jak widzicie w prawym dolnym rogu, nazywa się Desert Eagle. Deagle. Dobra, lecimy dalej. Coś się stało? I headshot! Ale headshot piękny. Widzieliście tą akcję? Za to kocham Max Payne. Dobra, idziemy na dół, bo tam na razie przejść nie możemy. Ja teraz wam mówię, to nie będzie taki speedrun, ja już przeszedłem kilka razy tą gierkę. Ale będę wam tłumaczyć, pokazywać wszystko i zachęcać was do kupna tej gry. No i to tyle na razie. Lecimy. Dobra, kolejna jakaś stacja. Aha, i teraz będzie gościu ze śrutówką tutaj w pomieszczeniu. Co? Nie. Headshot! Widzieliście? Piękna akcja kolejna. I tu mamy śrutówkę. Dobra, 5 naboi, na dobry porządek starczy. Dobra, poza tym wyciszyłem jeszcze dźwięki z gry trochę. Więc powinno być dobrze. Pamiętam, że tu kiedyś były drzwi, ale to nie chyba... O Jezu, ale by nas rozwaliło. Dobra, idziemy tutaj luknąć. Zamek szyfrowy, zapiszczał szyderczo. Nie znałem właściwego kodu. No nie znamy kodu i teraz musimy dostać się do takiego pomieszczenia, gdzie tam wszystkim zarządzają jakieś osoby tam, nie? Co tego chciałeś? Spokojnie. Dobra, już będzie też fajna akcja. Bo jak mnie zobaczą, to od razu będą uciekać. Spróbuję i nara. No kurde mać. O ty. Dobra. Straciliśmy jeden nabój, ale to nic. Dobra, tamten uciekł tam do kumpli. A my póki co pójdziemy tutaj. Aha, tutaj też będzie fajna akcja, patrzcie. Żegnaj się z twoim. Widzieliście? A, tak. To są brzmienia. Ocaliłeś mi życie. Co tu się Max dzieje? Payne. Masakra. Te uzbrojone typy wyskoczyły po prostu znikąd. Musimy wezwać pomoc. Mogę to zrobić z pomieszczenia kontrolnego, piętro wyżej. Pójdziesz tam ze mną. Jasne. Czemu nie? Chodź za mną. Szczerze, dobra. Boję się iść do pomieszczenia kontrolnego sam. Bez ciebie i twojej kibery. Dobra, ocaliliśmy pracownika tych metr i tak dalej. Szybki zapis. Boję się iść do pomieszczenia kontrolnego sam, bez ciebie i twojej kibery. Dobra, on będzie za nami łazić, a my tu ogarniemy, bo tu gdzieś pamiętam, że naboje były.
O, proszę. Amunicja do Digla. Bardzo się przyda. I właśnie wezmę Digla, bo to jest moja jedna z ulubionych broni. I poza tym ta gierka nie jest taka prosta, bo teraz mamy tylko zwykłych przeciwników, których możemy na jeden strzał zabić, a potem to już będą nawet takie, jakby wam to powiedzieć, bossy tak zwane, że będą mieli dużo HP, wytrzymają bardzo dużo pocisków, możemy w nich rzucać wszystkim granatami, koktajlami. Musimy wezwać pomoc! I oni po prostu będą dalej sobie chodzić i nas mordować, nie? Dobra, i tutaj jest sekretny pokoik, o którym wie mało graczy. Ja tutaj znajdujemy tylko dwie amunicje, ale bardzo się one przydadzą. Dobra, póki co idziemy dalej. Idzie? Idzie. Dobra, tutaj też będzie fajny filmik i akcja z tą... z tym metrem i tutaj. Ale to z czasem zobaczycie. Hej, dokąd idziesz? Pomieszczenie kontrolne jest na górze. Aha, spoko, idę. No idziesz, idziesz. I tu też będzie coś. Dobra. No, dalej. Udało się, tędy. Co? Uważaj! Ale dupek. Dobra, teraz mamy tutaj zielony, no, nie wiem jak to wam określić, ale guziczek. Możemy teraz otwierać sobie drzwi, ile nam się podoba. Tamten ziomek też już uciekł. Jak widzicie, to tu nie wiem, czy to są puszki z piwem, albo... myślałem, że tabletki. Dobra. I zapomniałem wam wspomnieć, jest 12 minuta. A ten filmik tradycyjny na razie na początku będzie trwać 15 minut. Nie? Dobra, tu słyszycie taki nowy dźwięk. Poza to, że wszystko jest zamknięte i nic w tym miejscu nie możemy otworzyć. Dobra. I tutaj będzie ich bardzo, bardzo dużo. Jakby to zrobić? Dalej, załatwmy. Oh, fuck. Dobra. Musiałem sobie zapisać. Wybaczcie mi. Ale ja nie ogarniam. Naprawdę, 2 lata temu w to grałem. Siedź. Dobra, tutaj ziomek zaraz przyjdzie. Mam mało HP, więc musimy... się kryć trochę. Dobra. O, shit. What the fuck. Nie no, fajne rozpierduchy, to co mówię wam. To nie jest taka prosta gierka, jak większość zabijanek. Tu naprawdę są ostre akcje czasami, więc... próbujemy. Fuck. Dobra. Został jeszcze tutaj, oj, on tu chyba idzie. Idzie, nie idzie. Jeszcze tam jeden stoi z Diglem. Dobra, spróbujemy jeszcze raz tego tak zobaczyć. Tylko czekajmy, aż on tu podejdzie, tak... O! Fuck! No i niestety nasza pierwsza śmierć. No wiecie, ja na początku lamię, ale w którymś momencie się rozkręca, już nie będzie takich akcji. Dobra, tak. Klawiszem F9 sobie wczytujemy ostatni zapis. Dobra, jesteśmy jak widzicie. A teraz znowu musimy ich załatwić. I poza tym nie będę tak wycinać za dużo tych faili, chyba że naprawdę mi coś nie będzie tak wyjść. O! Ja! Ale się wpieprzyłem. Ja! Jak ja to zrobiłem? Widzieliście to? Jaka akcja, zapisuje po prostu, nie? Kurde, czym się... Aha, F5, dobra. Oki. Dobra, widzę już 14 minut, więc już będziemy kończyć. Zbierzemy tylko broń. I zaraz ja nagrywam dalej, ale normalnie będę kończyć odcinki i zaczynać, czyli cześć, nara, cześć i tak dalej, nie? Dobra, tu jest to pomieszczenie kontrolne, do którego musiał przyjść ten ziomek. Niestety go zabili. I tutaj mamy, o, takie półeczki z tymi tabletkami. Jest tu zawsze ich 4 albo 2. Czasami jest 1, no ale... Dobra. Tap. I spotkamy się w następnym odcinku. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.